teraz po mojej lewej stronie, a po stronie prawej koty American Kennel. Maine Coon, mocnej budowy, głowa zbudowana z dwóch, ma być wyraźnie rozdzielona czaszka od tak zwanego boksu, od kufy, wysoko posadzone uszy, całe ciało wpisane w prostokątny kształt, silnie umięśniona szyja, mocne muskularne łapy, długi falujący ogon i American Carl, drobniejszej budowy, proporcjonalny tłum do łapek harmonijnie rozwiniętych, delikatna głowa z prawie prostym profilem, lekko zaokrąglone czoło, cecha charakterystyczna, wywinięta końcówka uszu, 1/3, 1/4 małżowiny wywinięta na zewnątrz. Jako cecha charakterystyczna tej rasy, pocięta rodzą się już z tak ukształtowanymi małżowinami, zapisane genetycznie. Także bajki o tym, że się specjalnie łamie małżowiny, aby tak wyglądały, są naprawdę bajkami z Tysiąca i Jednej Nocy. Anna Grodeczton głosowała na koty American Kennel. 25-1 vote. Pozostali sędziowie na nie od kotów rasowych. 7-1 z dominem. Zwycięzcą 71 hodowla Tygrys i Pazur, miot na literę C. Pani Monika Kwint-Nowicka. Zapraszamy właścicielkę miotu po odbiór kotów i nagród, których trochę jest. Myślę, że będzie potrzebna pomoc. A American Car numer 25, hodowla Elizabeth Dolls, J na literę J, Elżbieta Orłowska. Przed Państwem.